Cześć, witam Was w kolejnym podsumowaniu miesiąca na moim kanale. Jest to już czwarte podsumowanie, czyli oznacza to, że kanał istnieje już 4 miesiące i jak co miesiąc właśnie postaram się Wam przybliżyć to, co udało w tym czasie się zrobić, jakie plany są na nadchodzący miesiąc. Także zapraszam Was do obejrzenia tego odcinka. Odcinek ten będzie składał się z dwóch części. W pierwszej oczywiście powiem to, o czym przed chwilą wspomniałem. W drugiej przedstawię Wam taki program, który przygotowałem niezależnie już od tego kanału. Jeśli chodzi o samo funkcjonowanie kanału, to zmieniłem trochę szatę graficzną. Stwierdziłem, że taka będzie bardziej odpowiednia do tematyki, jaką ten kanał tutaj porusza. Z takich danych typowo statystycznych to jest tutaj na ten dzień kręcenia tego filmu jest Was 1360 osób subskrybujących mój kanał, także witam wszystkie nowe osoby, które dołączyły w przeciągu minionego miesiąca, dołączyły właśnie w listopadzie, oraz witam i dziękuję za zaufanie wszystkim subskrybentom, którzy dołączyli do społeczności mojego kanału wcześniej. Jeśli chodzi o rzeczy, które udało się w minionym miesiącu zrobić, to przede wszystkim cztery takie tematy. Pierwszy z nich to seria filmów o narzędziach analizy fundamentalnej. Ona jest oczywiście jeszcze nieskończona. Mam nadzieję, że w grudniu uda mi się tą serię doprowadzić do końca. Kolejna sprawa to ranking platform do tworzenia smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji. Tutaj była chwila przerwy pomiędzy odcinkiem 8 i 9. Mam nadzieję również, że w tym miesiącu uda mi się ten ranking zakończyć, przynajmniej pierwszą jego część. Także uda nam się jeszcze na koniec tego roku wyłonić zwycięzcę właśnie jako platformy do tworzenia smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji. Kolejna kwestia i kolejna playlista na kanale to właśnie Decentralized Finance, czyli trend, który staje się coraz bardziej popularny w świecie projektów opartych o blockchain, w świecie kryptowalut. Tutaj na tą chwilę nakręciłem już, zrobiłem dwa odcinki. Myślę, że tutaj ta seria również będzie rosła, ponieważ jest bardzo dużo tematów w tym kontekście do poruszenia, które na pewno będę chciał właśnie na swoim kanale przedstawić. Także zachęcam do dalszego śledzenia kanału oraz wyrażania opinii właśnie o filmach oraz o tych trzech tutaj głównych playlistach, które właśnie prezentuję. Co dokładnie w kontekście DeFi najbardziej Was interesuje jako widzów i tego typu przydatne wskazówki, tak żeby każdy na tym kanale znalazł to, co go najbardziej interesuje. I oczywiście to, co ja, w czym ja się mogę wypowiedzieć, ponieważ oczywiście nie będę tutaj poruszał tematów, w których w żaden sposób się nie orientuję, a nawet one mnie nie interesują. Zakres moich tutaj kompetencji mam nadzieję, że już jest znany, a jeśli nie, to tutaj jest to, myślę, że jasno opisane właśnie na głównym logo kanału na YouTube. Jeszcze jedna ciekawa informacja to właśnie tutaj z Tomkiem z portalu bitcoin.pl.org, do którego odwiedzin zachęcam. Również nawiązaliśmy jakąś taką współpracę początkową. Owocują na tym, że po prostu nad każdym artykułem na tym portalu znajduje się taki banner prowadzący do mojego serwisu. Ja oczywiście będę tutaj też Tomka logo portalu bitcoin.pl.org prezentował w swoich filmach. Także tutaj również zachęcam do przeglądania tego portalu. Pokazuje się tam szereg ciekawych informacji właśnie z rynku kryptowalut i z rynku projektów blockchain. Kolejna dosyć istotna dla mnie, przynajmniej osobiście, kwestia to
to, że udało mi się uruchomić swoją stronę internetową. Strona ta znajduje się pod adresem cryptodev.tv. Oczywiście link do tej strony, również adres do tej strony jest umieszczony na logo. Znajduje się on również w opisie każdego z filmów. Na tym portalu będę właśnie prezentował treści poza YouTube'em, treści dodatkowe. Jest tutaj również możliwość skontaktowania się ze mną, także osoby chcące nawiązać właśnie kontakt z moją osobą, prosiłbym o właśnie korzystanie z tego formularza kontaktowego. Tutaj jest możliwość właśnie wysłania do mnie wiadomości. Kolejna ważna sprawa to właśnie postanowiłem jeszcze w tym miesiącu uruchomić program płatnych filmów GitHub dla inwestorów. Tutaj dla osób właśnie zainteresowanych głębszym zapoznaniem się z tym, co tak naprawdę oferuje serwis GitHub w kontekście wykonywania własnej analizy projektów kryptowalutowych. Także osoby, które na poważnie tutaj traktują proces inwestycji, myślę, że wyciągną wiele korzyści z tego programu. Oferuję również tutaj w kontekście tego programu swoją pomoc, jakieś sugestie z mojej strony. Także jeśli ktoś jest zainteresowany, to zachęcam również do zapoznania się z treścią tego materiału. Jest on dostępny na mojej stronie. Wygląda to mniej więcej tak. Tutaj możecie obejrzeć sobie agendę tego programu. Jest ona dostępna również, także śmiało można tutaj się zapoznać, jakie właśnie tematy w tym programie poruszam. Program ten będzie otwarty prawdopodobnie w tym tygodniu. Tutaj na stronie będzie całkowita informacja o tym projekcie. Jest on uruchamiany na krótki okres czasu, myślę, że na około tydzień bądź dwa. Także na pewno nie dłużej niż do świąt. Osoby, które właśnie zakupią ten dostęp, będą miały możliwość od razu skorzystania z tego programu i będzie to możliwość dająca korzystanie z programu już tak naprawdę do momentu, do kiedy ta moja strona będzie istniała. Także nie jest to subskrypcja okresowa na miesiąc czy na rok, jest to subskrypcja na cały, że tak powiem, lifetime, jeśli można to tak określić. Także również zachęcam, tutaj są dwa moduły. Jest również materiał bonusowy. Oczywiście dodatkowa informacja wraz z datą, kiedy to będzie uruchomione, pojawi się również na moim kanale. Tutaj na pewno w zakładce społeczność, może również nagram jakiś film informujący o tym programie. Także osoby chętne, poza tą wiedzą, którą oferuję na YouTubie, również tutaj daję taką możliwość poszerzania własnych kompetencji. Platformę tą, jak i cały ten program oparłem właśnie o własne rozwiązanie, także po tutaj uregulowaniu opłaty za dostęp, czy to będzie po prostu w złotówkach, czy w kryptowalutach, każdy z Was dostanie właśnie możliwość korzystania z tego portalu, który wykonałem samodzielnie, tak tutaj nie ma żadnych trzecich stron. Wygląda to mniej więcej tak. Są tutaj właśnie podział na moduły, materiały dodatkowe, pełny spis i pod każdym linkiem oczywiście kryje się lekcja, którą można sobie obejrzeć. Także zapraszam osoby chętne. Co ciekawego jeszcze tutaj mogę powiedzieć, to mam nadzieję, że te plany, które tutaj Wam przedstawiłem na kolejny okres, uda mi się zrealizować. Do tej pory raczej tak to wyglądało. Dziękuję Wam za wsparcie, dziękuję za komentowanie filmów. Nie wiem, czy w kolejnych miesiącach będę publikował filmy codziennie. Myślę, że ograniczę to do 3 filmów w tygodniu, z tego względu, że po prostu chciałbym robić je może trochę dłuższe i po prostu będę potrzebował więcej czasu na przygotowanie tych filmów. Poruszałem one już coraz tak bardziej dogłębną tematykę, także również więcej czasu potrzebne jest na zrealizowanie takiego filmu. Także wydaje mi się, że tak to będzie teraz realizowane.
Oczywiście w razie jakichkolwiek pytań czy sugestii zapraszam do sekcji komentarzy pod tym filmem. Dziękuję Wam za poświęcony czas. Cześć!